prawo jest ważniejsze, unijne czy krajowe? Trybunał Konstytucyjny zajmował się sprawą. Odpowiedź na to pytanie być może poznamy w czwartek. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Wszędzie będziemy postępować podobnie i nakładać restrykcje na tych, którzy nie są zaszczepieni. W Europie coraz więcej obostrzeń dla nieszczepionych. Musimy działać, zanim będzie za późno. Brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez Sławomira N. Jest pierwszy akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka. Państwo polskie za czasów Platformy i PSL-u tak naprawdę było styk tej. Bardzo się tutaj cieszymy z Igą, że możemy przed polską publicznością zagrać, pokazać trochę nasze umiejętności. Charytatywny pojedynek, pierwszy rakiet polskiego tenisu. Cieszę się, że w końcu jest taka inicjatywa, która faktycznie pozwoli ludziom zobaczyć trochę tenisa na żywo. Wyścig z czasem przed kolejną falą zakażeń. W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w Grecji szczepienia przeciw tej chorobie będą obowiązkowe dla pracowników służby zdrowia i personelu domów opieki. Francja również wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków, a do restauracji czy galerii handlowej wstęp tylko dla zaszczepionych. W Nicei jest Maksymilian Maszenda. Z czego wynikają tak zdecydowane kroki władz Francji i co to oznacza dla podróżnych z Polski? Paszporty covidowe wydawane na terenie całej Unii Europejskiej, więc także w Polsce, będą tutaj we Francji honorowane. Nimi będą bardzo istotne, bo bez nich nie wejdziemy nie tylko do muzeum, ale także do restauracji, kawiarni, pociągu, czy nie zrobimy zakupów w galerii handlowej. Prezydent Macron w ten sposób chce przekonać do szczepień nieprzekonanych, ale jednocześnie uniknąć tej sytuacji, która we Francji miała miejsce przez wiele, wiele miesięcy, gdzie zamknięte było niemal wszystko, a otwarte jedynie apteki i sklepy spożywcze. Sytuacja pandemiczna we Francji jest już na tyle poważna, że prezydent Emmanuel Macron decyduje się na drastyczne rozwiązania. To w samym środku wakacji. Od sierpnia uzależniamy wstęp do kawiarni, galerii handlowych, restauracji, centrów medycznych, ale także do samolotów, pociągów czy autokarów od szczepienia. A to oznacza, że normalnie funkcjonować we Francji będą mogły tylko osoby zaszczepione. Macron rozważa nawet obowiązek szczepień. Taka polityka bardzo nie spodobała się jego rodakom. Władza za wszelką cenę próbuje ograniczać naszą wolność, uderza w nasze prawa. Nie zgadzam się na to. Zdaniem Francuzów władze nie miały pomysłu na walkę z pandemią. Doprowadziły do tragicznej sytuacji. A teraz kosztem obywateli próbują naprawiać swoje błędy. Francja jest teraz czwartym krajem świata pod względem zakażeń. Pozostajemy w tyle w walce z pandemią. Kraj przez wiele miesięcy był zamknięty. Teraz sytuacja może się powtórzyć. Restrykcje w restauracjach wprowadza też Grecja. Od sierpnia do środka będą mogły wejść jedynie osoby zaszczepione. Podejmujemy tę decyzję w obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Musimy działać, zanim będzie za późno. Służby sanitarne w Hiszpanii mówią już o piątej fali pandemii. Najgorzej jest w Katalonii, gdzie nałożono restrykcje na dyskoteki i puby. W Polsce w pełni zaszczepiono ponad 15 milionów osób. To dużo, ale wciąż za mało, by mówić o odporności zbiorowej. Jak ważne są szczepienia, najlepiej wiedzą ci, którzy zmierzyli się z COVID-19. Żebym była zdrowa, bo już miałam COVID, w szpitalu leżałam, więc nie chcę drugi raz tego dostać. Pandemia nie odpuszcza, w niektórych krajach już wręcz kontratakuje. Tylko w pełni zaszczepieni mamy szansę z tej walki wyjść zwycięsko. Nasze obserwacje pokazują jednoznacznie, że szczepienia chronią, ewentualnie, jeżeli dojdzie do zachorowania po zaszczepieniu, przebieg jest zdecydowanie łagodniejszy, ewentualnie całkowicie bezobjawowy. Warto się zaszczepić, a na zachętę dobra informacja z Ministerstwa Finansów. Zaszczepieni, którzy wygrają w loterii, zostaną zwolnieni z podatku od nagród. Marcin Szewczak, Wiadomości. Teraz o groźnej pogodzie. Ponad 10 tysięcy strażaków brało udział w usuwaniu skutków burz i nawałnic, które minionej doby przeszły nad Polską. Najwięcej, bo ponad 650 razy, strażacy wyjeżdżali na Mazowszu, głównie w Płocku i w Warszawie. Niestety to nie koniec upalnej i niebezpiecznej pogody. Damian Szmagliński. Zalane ulice, piwnice, stacje metra, zerwane dachy, powalone drzewa.
to efekt groźnych burz i nawałnic, które przeszły nad Polską. Ubiegła doba to ponad 2100 interwencji strażaków w całym kraju. Przede wszystkim powalone drzewa, udrożnianie szlaków komunikacyjnych, przepustów, pompowanie wody z podtopionych posesji, a także ewakuacja obozów harcerskich. W warmińsko-mazurskim w gminie Małdyty kilkanaście drzew runęło na namioty. Służy się tam, co stało. Na szczęście zadziałał tutaj system, który został wypracowany kilka lat temu po tragedii, która miała miejsce w Wielce Pomorskiej. Chwilę przed nadejściem nawałnicy kadra wojskowa ewakuowała członków obozu, około 70 osób, w miejsce tak zwane bezpieczne. Strachu najedli się też uczestnicy obozu w Czernicy na Pomorzu. Tu w porę ewakuowano ponad 300 osób. Burza spontaniczna stała się bardzo silna. Był to bardzo silny wiatr, który momentalnie zaczął wiać, więc to była świetna decyzja, dlatego wszyscy harcerze i żeby były bezpieczne. A to już Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Z powodu uszkodzenia dachu woda dostała do trzech oddziałów. W oddziałach neurochirurgii, ortopedii oraz rekonstrukcji plastycznej byli pacjenci, którzy zostali ewakuowani do sąsiadujących oddziałów. Już trzeci raz w tym roku zalane zostało krakowskie osiedle Kabel. Mieszkańcy są bezradni. Jak to źle, w piwnicy ktoś to wszystko wie. Po każdym gorszym deszczu jesteśmy zalani. Jak na róża, z jednej strony woda, z drugiej strony woda, z drugiej strony dom. Są też upały. Aktualne informacje dotyczące sytuacji pogodowej można śledzić na stronie www.pogoda.pl. Należy spoglądać na prognozy, no wiadomo, należy spoglądać na ostrzeżenia, no i brać pod uwagę poważnie te informacje. I jeżeli widzimy, że coś złego się dzieje, no to kryjmy się w takim bezpiecznym miejscu. Tomasz Magliński, wiadomości. Na wyspa to prawdziwy ptasi raj na jeziorze Zepardowicy, choć ma zaledwie 450 metrów kwadratowych, dała spełnienie możliwość kręgu ponad 200 ptaków. Podobna powstaje przy budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Jakub Krzyżak. Ptasia wyspa na jeziorze Goczałkowickim już z daleka robi wrażenie. Z bliska prawdziwie zachwyca. Wrześni, które tutaj przystępowały do lęków, była to największa kolonia w województwie śląskim. Traciły swoje lęgi na skutek przyboru wody, który pojawiał się latem, wtedy kiedy wysiadywały jaja albo już miały młode piskęta. To powodowało duże straty w populacji. Wyspa, którą rybitwy już w pełni zaakceptowały, jest całkowicie bezpieczna. Dzięki temu, że ta wyspa jest w miarę wysoka, tutaj ptaki też nie wypadają, jak również żadne drapieżniki nie dostają się na samą wyspę. Każdy wykluty tu ptak dostaje unikalny numer i obrączkę, dzięki czemu można go śledzić w przyszłości. Podobna, chociaż znacznie większa wyspa powstaje tu, na Zalewie Wiślanym, przy okazji przekopu Mierzei Wiślanej. Jej powierzchnia przekroczy 180 hektarów. To tak naprawdę ma być forma rezerwatu przyrody. Zakłada się, że tam powstaną tereny lęgowe dla ptaków wędrownych, dla ptaków, które normalnie tam żyją. Nowoczesne inwestycje muszą spełniać warunki ochrony przyrody. To chociażby są słynne przejścia dla zwierząt. Oprócz tego są czasem takie śmieszne z punktu widzenia kierowców konstrukcje z takiej lekkiej siatki, które zapewniają na przykład kierowanie odpowiednie, nietoperze, żadne nietoperze nie uderzają w samochody. Jedną z takich nowoczesnych dróg jest poszerzona do 4 pasów droga krajowa 61 w Legionowie na Mazowszu. Niedługo będziemy otwierać szpital wojskowy, który jest filią szpitala na szaserów właśnie tu w Legionowie. To wszystko będzie służyło bezpieczeństwu. Nowo budowane drogi w nowych technologiach są najnowocześniejsze i na takie drogi, na takie inwestycje drogowe Polacy czekają. Mieszkańcy Świnoujścia już nie mogą się doczekać. Budowa tunelu, który połączy wyspy Wolin i Uznań, jest już na półmetku. Tunel ma być przebity jeszcze w tym roku. Pierwsze samochody przejadą nim jesienią przyszłego roku. Jakub Krzyżak, wiadomości. Choć jesteśmy dopiero w połowie lipca, to od początku sezonu już utonęło w Polsce ponad 150 osób. Główna przyczyna to nadal alkohol, który stoi za 1/4 wszystkich utonięć w naszym kraju. Ratownicy wodni przestrzegają i przypominają, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu w środkach odurzających, a także żeby wkładać kapok, będąc na łódce czy kajaku. Karol Jałtuszewski. Dwóch przyjaciół, wspólne wędkowanie nad Odrą i tragiczny finał. 63-latek wpadł do rzeki. Drugi mężczyzna nie zdołał go uratować. Został odnaleziony w okolicach około 15 metrów od miejsca wskazanego, potencjalnego miejsca wpadnięcia. Na głębokości około 3 metrów.
w rzekach, jeziorach i w morzu. Co roku w Polsce tonie łącznie kilkaset osób. Niestety praktycznie codziennie dostajemy informacje o nowych osobach, które utonęły. Dlatego ratownicy apelują i proszą o poważne traktowanie zasad bezpieczeństwa. Od czego zacząć? Od wybrania bezpiecznego miejsca do tego wypoczynku. A jeżeli ma to być nad wodą, to jest to na pewno kąpielisko. Miejsca przygotowane, oznaczone i przede wszystkim pilnowane przez ratowników WOPR. Warto poświęcić też chwilę na odpowiednie przygotowanie do plażowania. Oczywiście woda, pokrycie głowy i oczywiście jakiś krem z dużym filtrem, jeżeli mam taką pogodę jak teraz. W tym sezonie, licząc od 1 kwietnia, utonęło w Polsce już ponad 150 osób. W całym ubiegłym roku było to 460 osób, 90% z nich to mężczyźni. Za co czwartym utonięciem stoi alkohol. Kolejny powód to brawura, to także domena mężczyzn. Część popisania się, lekceważenia tych apeli, zapominamy, że woda jest żywiołem i w określonych sytuacjach może być naprawdę bardzo niebezpieczna. Ratownicy o szczególną uwagę proszą rodziców małych dzieci. Dużo zaginięć dzieciaków. Jest duże zagęszczenie ludzi na brzegu. Tu praktyczna rada od ratowników wodnych. Na ręku dziecka zawiążmy opaskę z numerem kontaktowym. Bardzo nam to ułatwia sprawę, jeżeli znajdziemy takiego dzieciaka z opaską. Szybki kontakt do rodzica, do rodzina. Sprawa jest zakończona. Karol Jędruszewski, Wiadomości. Zwykła oferta na wakacyjny czas. Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie Sławomira Nowaka. Dariusz Z., były szef Gromu, przyznał się do zarzutów korupcyjnych i złożył szerokie wyjaśnienia, informuje prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany rok temu wraz z byłym ministrem rządu Donalda Tuska. Wyjaśnienia, jakie złożył Z., mogą mieć ogromne znaczenie dla dalszego śledztwa. Konrad Warzocha. Pierwszy akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym Sławomira Nowaka wpłynął do sądu. Oskarżony jest Dariusz Z. Po pierwsze, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, również o żądanie korzyści majątkowych oraz przyjęcia obietnicy przyjęcia korzyści majątkowych. Prokuratura ma dowiedzieć, że Dariusz Z. wyszedł w domu w latach 2016-2019 brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pułkownik rezerwy miał zażądać korzyści majątkowych na kwotę 4 600 000 zł. 600 tysięcy euro za ustalenie przetargu. By nawet prawie wyłudzane pieniądze i obecnie prokuratury na polecenie Sławomira Nowaka założyć firmę na Cyprze. Jest przełomem, bo po pierwsze stanie przed sądem. Będziemy mogli te zeznania wysłuchać. Mam nadzieję, że rozprawa będzie publiczna. I przy okazji dowiemy się, jak działała mafia stworzona przez Sławomira Nowaka. Grupa, w której uczestniczył Z, to ta sama, którą miał założyć i zarządzać Nowak. Były szef resortu infrastruktury i szef gabinetu politycznego Donalda Tuska, a później dyrektor Ukraftoboru, instytucji odpowiadającej za drogi na Ukrainie. Nowak spędził już 9 miesięcy w areszcie, wyszedł za poręczeniem majątkowym w wysokości 1 000 000 zł, którego przyjęcia prokurator odmówił, co otworzyło pytanie o powrót Nowaka na areszt. Pan Nowak, bliski współpracownik pana Tuska. Przestępczej, którą pan Nowak kierował, więc państwo polskie tak naprawdę było skryte. Dariusz Z. przyznał się do zarzutu, potwierdza prokuratura. Jest jedną z kilku osób zamieszanych w stanie śledczych w sprawach. Niedawno aresztowano obywatelkę Ukrainy podejrzewaną o pranie pieniędzy na Nowaka. Wokół byłego ministra robi się coraz ciaśniej. Prokuratura. Nadrzędna wobec prawa unijnego i czy unijni urzędnicy mogą żądać unieważnienia postanowień ustawy zasadniczej Trybunału Konstytucyjny na wniosek premiera bada spór, którym wcześniej zajmowały się sądy konstytucyjne kilku innych państw. Ostateczne orzeczenie mamy poznać w czwartek. Krzysztof Magdalena. To poszukiwanie odpowiedzi na zupełnie fundamentalne pytanie, czy w Polsce nadrzędnym prawem jest konstytucja, czy unijne przepisy, a jeszcze częściej arbitralna decyzja niepochodzących z demokratycznego wyboru urzędników. Problem jednoznaczny.
orzekania w sposób niezgodny, czy do pomijania konstytucji. Blisko 130-stronicowy wniosku premier Mateusz Morawiecki wskazuje, że traktaty, które Polska podpisywała, nie dają żadnych podstaw prawnych do tego, by w pewnych sytuacjach brukselscy urzędnicy mogli ignorować polską konstytucję, a takie uprawnienia rości sobie inny Trybunał Sprawiedliwości. Unia Europejska wykazuje się wyraźną, zdecydowaną tendencją do wykraczania poza traktatowe kompetencje, do łamania podstawowych swoich zasad. Innego zdania najwyraźniej jest pełniący obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który straszy polexitem. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny pójdzie tym krokiem, to tak naprawdę będzie grał z ogniem potencjalnego prędzej czy później wyprowadzenia Polski. Nie wystąpiły państwa członkowskie, które w sądy konstytucyjne badały dokładnie ten sam problem, co polski trybunał. Kilka tygodni temu rumuński trybunał uznał nadrzędność konstytucji w odpowiedzi na kuriozalny wyrok TSUE, który nakazał tamtejszym sądom pomijanie konstytucji w sytuacji kolizji z prawem unijnym. O wyższości własnych konstytucji wypowiedziały się organy konstytucyjne Francji, Hiszpanii i Niemiec. Zasadnienie niemieckiego trybunału, jedno uzasadnienie się znalazło, że nie może być tak, że instytucje europejskie, w tym także TSUE, ma ostateczny głos, bo gdyby tak było, to by oznaczało, że instytucje europejskie są w stanie zmieniać traktaty bez udziału krajów członkowskich. A to by oznaczało zupełnie inną Unię niż ta, do której wstępowaliśmy. Polska ma swoją konstytucję, którą przyjęła, czy to się komuś podoba, czy nie. Ona jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i przystępując do Unii Europejskiej, więc się w tym zakresie nie zmieni. Ostateczne rozstrzygnięcie Trybunał Konstytucyjny może podjąć w czwartek tego samego dnia. Swój wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej ma wydać Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości. Google z kolejną karą. Tym razem francuski Urząd Ochrony Konkurencji nałożył na koncern astronomiczną grzywnę. 500 milionów euro za niewypłacanie wynagrodzeń francuskim agencjom prasowym, których treści Google udostępnia w internecie. Jan Korab. Google nie dogadał się z największymi wydawcami i agencjami prasowymi we Francji. Właściciele poczytnych dzienników twierdzą, że koncern nie zaczął z nimi rozmów w dobrej wierze. Sprawą zajął się odpowiednik polskiego UOKiK-u, nakładając na amerykańskiego giganta 500 milionów euro kary. To największa grzywna, jaką kiedykolwiek nałożył Urząd Ochrony Konkurencji za niewykonanie jednej z jego decyzji. Chcieliśmy podkreślić wagę naruszenia zobowiązań przez Google. Jeśli przedsiębiorstwo nie zaproponuje w ciągu 2 miesięcy opłaty francuskim wydawcom za korzystanie z ich treści online, decyzją francuskiego urzędu za każdy dzień zwłoki zapłaci dodatkowo do 900 tysięcy euro. Decyzja jest nastawiona na ochronę mediów francuskich, nadawców i wydawców prasowych, także jest to z pewnością działanie w ochronie interesów narodowych. Przeciwko monopolowi największych koncernów, także takich jak Facebook i Twitter, im sądową wojnę wypowiedział Donald Trump. We are taking Mark Zuckerberg. Zabieramy Marka Zuckerberga, Jacka Dorsey'a i innych miliarderów z Doliny Krzemowej do sądu federalnego. Właściciele tych mediów zamknęli konta Trumpowi, gdy jeszcze był prezydentem. Wnioskujemy, by Sąd Okręgowy Południowej Florydy nakazał natychmiastowe zaprzestanie przez serwisy społecznościowe nielegalnej, haniebnej praktyki cenzurowania narodu amerykańskiego. Jak pokazują wydarzenia ostatnich lat, Google, Twitter, a szczególnie Facebook służył nie tylko do wyrażania opinii, ale także organizowania zgromadzeń. To nie jest tylko atak jakby na wolność poglądów, opinii wygłaszanych, ale no, można powiedzieć na istotę amerykańskiej konstytucji. Nie przyjmują tego do wiadomości właściciele największych mediów, w większości wspierający lewicowe siły polityczne. Zobacz, co osiągnęliśmy. Pozbawiliśmy Trumpa urzędu. Gdyby nie CNN, Trump mógłby nie przegrać tych wyborów. Potajemnie nagrana wypowiedź dyrektora technicznego jednej z największych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Jan Korab, Wiadomości. Komisja Europejska w najbliższym czasie powinna zatwierdzić polski krajowy plan odbudowy, informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystkie kluczowe prace na linii Bruksela-Warszawa już się zakończyły, choć opozycja liczyła na zablokowanie wypłaty pieniędzy dla Polski. Damian Bies. Czernin niedaleko koło brzegu to przykład miejscowości, która czeka na zastrzyk kapitału na inwestycje. Sala Gniazdy Śląska bardzo by nam pomogła, takich różnych zajęć ogólnorozwojowych, które powinny być prowadzone na przykład w gimnastykach korekcyjnych. Chodzi o to w ogóle, w getu.
Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Podział wydatków, czyli Krajowy Plan Odbudowy, Bruksela powinna zatwierdzić w najbliższym czasie. Nasze prace w zasadzie się zakończyły, mamy wszystko uzgodnione, nie ma żadnych wątpliwości co do Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem politycy opozycji sugerowali, że pieniądze dla Polski z Funduszu Odbudowy mogą zostać zamrożone. Senat maksymalnie zwlekał z zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy. Wbrew opiniom i wbrew takim poszukiwaniom opozycji, że na pewno ten dokument kupi w Komisji Europejskiej, bo jest źle przygotowany, okazuje się, że dokument jest przygotowany profesjonalnie i sprawnie dzięki temu opracowany. Ja rozumiem, co chce opozycja, jak to interes polityczny działa. Nasze doświadczenie w wydatkowaniu środków unijnych bardzo dobre w ostatnich latach właśnie zaprocentowało przy uchwaleniu planu budowy. Unia do tej pory zatwierdziła 12 z 25 przygotowanych już krajowych planów odbudowy. Dokumentów do Brukseli nie przysłały jeszcze Bułgaria i Holandia. Najwięcej pieniędzy z Funduszu Odbudowy trafi na gospodarkę cyfrową i ochronę klimatu. Damian Diaz. Mija dokładnie 500 lat, odkąd krakowianie po raz pierwszy usłyszeli głos dzwonu Zygmunt. Dlatego dziś w dawnej stolicy królów wielkie świętowanie. Maria Twardzicka. Na ulicach Krakowa taki przemarsz, występy artystyczne, a w roli głównej replika dzwonu Zygmunt. Jest takim naszym skarbem narodowym, jest takim symbolem, który nam towarzyszy w historii nie tylko Krakowa, ale także całej Polski. Punktualnie o 17.15 serce Zygmunta zabiło. Bardzo przeżywam takie uroczystości raz na 500 lat, no nie dożyję następnych. Dzwon został ufundowany przez króla Zygmunta I Starego. Moment jego wciągnięcia na wieżę katedry wawelskiej uwiecznuje Matejko. Każde dzwonie jest inne, jest niepowtarzalne. Dzwon, jak to król, jest kapryśny, ma swoje humory. Nam się do tego musimy dostosować, tak jak nasi poprzednicy przez 500 lat. Waży prawie 13 ton, a jego dźwięk słychać w odległości nawet 30 km. To jest wielki dzwon, ogromna masa, która biega nad naszymi głowami. Liny, za które ciągniemy, biegną 6 metrów. Raz w górę, raz w dół. Sentymentalną podróż w czasie, ale też przedstawić dzieciom czy wnukom ulubionych bohaterów sprzed lat. Zawsze o godzinie 19 czekaliśmy na Myszą Szatka, na Gąskę Balwinkę. Teraz sobie przypomniałam, że jeszcze był Piaskowy Dziadek. Jacek i Agatka, Gąska Balwinka, którą to sobie teraz przypomniałam, pewnie niż Koralgol. No a potem to już był Lucky Lolek. A to już miejsce, w którym żartów nie ma, bo jak wiadomo, nie gra się z ogniem. Fajne miejsce dla w sumie wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości.
Muzeum Ognia to opowieść o tym, jak bardzo zmienił on nasze życie, ale też przestroga. Żora, dowiemy się, jak dawniej z nim walczono i jak robi się to dziś. Żory nierozerwalnie łączą się z ogniem. Nasza historia to ogień, to historia ognia, to pożary, które wielokrotnie trafiły miasto. Zakończymy smakowicie rogalowym muzeum. A skoro to Poznań, bohaterem musi być ten świętomarciński. Zanim goście go skosztują, mogą pomóc w przygotowywaniu tego specjalu. Przebieramy ich w odpowiednie stroje, zapraszamy do stołu i zatrudniamy do ciężkiej darmowej pracy. Przy okazji można posłuchać o lokalnej tradycji i kulturze. Przypomniało się trochę słów z Gwary Poznańskiej. To najgorętsze nazwiska w tenisie. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrali przeciwko sobie. Wyjątkowy mecz singlowy. Charytatywny. Rozegrany na kortach gdyńskiej Arki pod hasłem Wygrać marzenie. Aleksandra Marcinia. Pokazowy tiebreak i 7-4 dla Igi Świątek, która ograła Huberta Hurkacza. Chciałem podziękować Idze i pogratulować za zwycięstwo. Już coraz więcej słyszę, że młode dzieci mówią, że zagrałem jak Hubert, czy jak Iga i to na pewno jest inspirujące dla nich. Inspirują młodych tenisistów, ale też pomagają im wygrać marzenia. Dochód z biletów dzisiejszego meczu trafi do Akademii Przyszłości. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Mamy takich ambasadorów. Jednocześnie nie trzeba być wielkim tenisistą, żeby pomagać dzieciakom w Akademii. Obecnie trwa rekrutacja wolontariuszy. Serdecznie zapraszam na stronę www.super.pl. Do Akademii Przyszłości bardzo często trafiają dzieci, które nie mają marzeń. Oni już spełnili część swoich marzeń i sprawili, że nastał renesans polskiego tenisa. Gdy ukończyła karierę Agnieszka Radwańska, to wydawało się, że to mogą nadejść takie w polskim tenisie wieki ciemne troszkę. Natomiast okazało się, że i Hubert, i Iga naprawdę radzą sobie. Myślę, że dużo lepiej niż wiele osób mogło się spodziewać. Wygrany turniej ATP w Miami, czy awans do półfinału Wimbledonu. Hubert Hurkacz ma na koncie wiele sukcesów. Ale cały czas człowiek jest głodny wygrywania. Wygrane turnieje w Rzymie, Adelaide, czy zwycięstwo French Open 2020. Lista triumfów i dziesiątek jest długa. Zarówno Iga, jak i Hubert dopiero wchodzą do światowego tenisa, czekają na wiele wygranych, dlatego na pewno pojadą do Tokio ze sporymi oczekiwaniami. To na pewno, bo to młodzi, ambitni sportowcy, ale... Warto też pamiętać, że właśnie to nie musi być pogoń, tylko warto czasami doceniać małe chwile. I z tym przesłaniem odliczamy czas do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które dokładnie za 10. Aleksandra Marciniak, Wiadomości. Już spieszę witać naszych gości, Jerzy Jachowicz Sieci, Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska. Witam panów. Panowie, gdyby tak panowie jednym zdaniem. Prawo unijne czy polskie jest ważniejsze tu w kraju? Suwerenem jest naród, a nigdy naród nie pozwolił, żeby inne prawo niż polskie tu obowiązywało. To nie jest tylko, myślę, nasza opinia, tylko także opinia Polskiego Trybunału Stanu sprzed kilku lat. Jest oczywiste, że prawo krajowe jest wyższy niż prawo unijne. I stawiamy kropkę. Będziemy o tym również rozmawiać na antenie TVP Info, a w TVP1 kłaniamy się Państwu.